unboxing, testing, critiquing i inne ing. YouTuber Bartas zaprasza. Siemaneczko ludziska, skoro mnie oglądacie, to wiecie kim jestem. Nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i udostępnienia. Jeśli coś wam się nie podoba, no to trudno, nie piszcie tego, bo po co? Po co komu krytyka? Dobra, ale dzisiaj będzie ciupkę inaczej na moim kanale. Nie będzie dzisiaj pranków, szkoda. Ale będzie unboxing koperty, która przyszła do mnie z poczty. Nie wiem po co. Koperta chyba dotyczy Dnia Bezpiecznego Internetu. Zobaczmy, co znajduje się w środku. Ulotka. Jakiś jest ród. O, jakiś plakacik. Ten to wyląduje nad moim łóżkiem. To go ładnie wyrzymy. Biała kartka? A, możesz na autograf, no oczywiście. No trudno. Dużo tych białych kartek. Ja nie wiem, czy dużo mi starczy. Kolejna. Może. Wow, ale technologia. Poznaj bezpieczny internet. Przeszukałem całą kopertę, znalazłem jakiś list i parę innych rzeczy, więc go przeczytam ten list. Szanowni Państwo, dziękujemy, że włączyliście się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Przygotowaliśmy dla Was pakiet materiałów, plakaty, naklejki, ulotki, które można wyeksponować na terenie placówki. Oraz znalazłem jeszcze plakat. Bartek na obiad. Nie, później. Mama, nagrywam teraz. Znalazłem plakat. Poznawać zasady bezpiecznego i... Pokażę jeszcze do kamery. Poznawać zasady bezpiecznego internetu. Zabezpiecz swój sprzęt, komputer, telefon, tablet. Dbaj o swoją prywatność. Szanuj siebie. Szanuj innych. Szanuj swój czas. Bądź kreatywny. Pomyśl zanim wyciszysz. Nie, wyrzucisz. Korzystaj z możliwości, jakie daje internet. Przestrzegaj prawa. Pamiętaj, że z każdej sytuacji jest wyjście. Tu jest numer chyba na infolinie, żeby się skontaktować w razie jakichś, nie wiem, różnych problemów. Numer jest 116 111, tu na dole. No i tu nie chyba tyle. Skoro obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, z tym również i do uzależnienia od telefonów różnego typu. Mocniejsze, słabsze. Jednym dowodem na takie uzależnienie może być moja siostra. Siostra! Cokolwiek się mówi do niej, ona nie rozumie, nie słyszy. Nie wiem, tak, co ty w ogóle? No, grafińczyka. To jest naprawdę, nie ma co robić grafińczyka. Albo przykład życia. Rano robi sobie śniadanie. Ma fajne śniadanie, normalne kanapki. A co robi? Zanim zje, musi zrobić zdjęcie i wstawić. No naprawdę, to jest moim zdaniem takie... Się nie obchodzi wszystkich, co mówimy, albo co jemy na śniadanie, albo w obiad na przykład, nie wiem. Albo z moich obserwowań wynika też, że coraz więcej młodych ludzi ginie pod kołami samochodu, ponieważ przechodząc przez pasy, nie rozglądają się na prawo, lewo, tylko patrzą się cały czas w telefon. Myślą, że jak przychodzą na pasach, to są bezpieczni, ale nie. Ostatnio do mojej siostry przyszły koleżanki. Znaczy, no normalne spotkanie trzech koleżanek. Ale zamiast rozmawiać ze sobą cokolwiek, nie, tylko patrzą się w te telefony. Nawet, nie wiem, czy nawet nie tu widzą, więc sprawdzimy. Bomba! Nie reagują. Więc trudno, to już jest skazane pokolenie. Kolejny przykład. Osoba zemdlała. Zamiast tłum gapiów, pomóc jej, tak jak nas uczyli na EDB. Nie, robi zdjęcia, nagrywa. Po co? Nie wiem. Żeby wrzucić na Facebooka, żeby mieć więcej lajków. Tego jest warte ludzkie życie?
moim zdaniem nie. Kolejny przykład. Tu mamy pilnego ucznia. Tu mamy ucznia dwójkowego. Trójkowego, Max. Więc moim zdaniem ja bym wolał być tym uczniem niż tym. Ponieważ wiedza to skarb. Nie dość, że nie pilny uczeń, to jeszcze kłamca. Mówiłeś mamie, że się uczysz, a ty co? W telefonie siedzisz? Co tam? Co ty oglądasz? Co? Facebooki przeglądasz, lajkujesz, subskrybujesz? No. Młody człowiek potrzebuje 8 godzin snu dziennie. A on? Dwie, Max, śpi. A później w szkole rano? Co? Śpi na lekcjach. Nie uważa. Ma słabe oceny. Rodzice się gniewają. Czy to jest tego warte? Brat chce się pobawić z siostrą. Siostra go unika, bo wirtualni przyjaciele są ważniejsi. Do czego to doprowadzi? Opracowanie klasa trzecia gimnazjum.